przepis na parzenie kawy to jest taki, że musimy przykryć spodkiem. Tak, poczekać chwilę. Super, będzie. O. I teraz już jest zaparzona. Urodziłam się w 1954 roku w Nowej Hucie, ale nie było jeszcze szpitala, tylko urodziłam się w pierwszej szkole rodzenia na osiedlu willowym. W takim właśnie jednopiętrowym budynku. Nie nazywało się to porodówka, szpital, tylko pierwsza szkoła rodzenia w Nowej Hucie. W czasie pandemii zrobiłam sobie na szydełku panienkę, buty dla koleżanki, dla pieska, bo był mróz i nie mógł chodzić. Takie działanie moje. Moi rodzice przyjechali budować Nową Hutę. Mój tata był racjonalizatorem i konstruktorem. Mnie wykonał i pomógł wykonać w szkole podstawowej z kabzli od orężady, z piwa, jakieś zwierzątko. I mój ojciec robił tak. To były uszy, okrągły kabzel, była buzia. Tutaj musiały być ręce, więc znowu kabzel. No i zrobiona gitara. Mój tata dla mnie i dla brata skonstruował samochód na pedała. To były czasy, gdzie dzieci nie miały zabawek. Skarbie, wyglądasz dziś cudownie. Od rana, jak wstaję, przeczytam to hasło, idę do lustra. O, Jolusiu, jaka jesteś piękna, będziesz miała piękny dzień. No i tak jest najczęściej. W ogóle pochodzę z osiedla Stalowego. To jest drugie osiedle albo następne osiedle, które było wybudowane po osiedlu Wandy i Willowym. Tu mieszkałam w tym bloku. Nasze mieszkanie było przy trzecim balkonie. Ważny dla mnie, dla mojej sprawności, jako dziewczynki, jako panienki, był czepak. Więc na tym górnym drążku potrafiłam ponad 100 fikołków zrobić na jednej nodze. Tak fikołeczki się robiło, były to zawody. No. Tutaj był kranik, z którego leciała woda i to, co jest teraz ziemia, był basen dla dzieci. Krakowska Dyrekcja Inwestycji to była firma, która była drugą w Nowej Hucie, budującą między innymi wszystkie osiedla, przedszkola, szkoły, ulice, parki. Ja pracowałam z początku jako sekretarka głównego dyrektora tej dyrekcji, a później pracowałam w dziale zaopatrzenia. To była moja taka prawie 25-letnia praca. Więc tak, jestem po rozwodzie, ale mam z małżeństwa dwoje wspaniałych dzieci i mam 5 wnuków. Najstarsza wnuczka tutaj, tak, w październiku wzięła ślub. No, życie pisze różne scenariusze. No i tak się stało, że dostałam socjalne mieszkanie. To mieszkanko to jest dla mnie, i tak zawsze powtarzam, znajomych azylek. Nawet balkon mam w garsonierze, co jest rzadkość. Dopóki jeszcze pamięć jako taka, mając już 67 lat, I mieszkając sama, mam czas i chętnie przekazuję
młodym, którzy przyjechali do Huty, nie znają Huty, jakie to jest piękne miasto, jak się rozwija. Każdy moment jest dobry, aby zmienić wszystko. To jest mój power przy wejściu i wyjściu z domu. Kocham moje miasto. Ja jestem Nowochucianką taką z krwi i kości i całym sercem żyję tym miastem. Kocham każde drzewo, liścia, słońce daje energię. No, dla mnie to jestem szczęśliwa, że mieszkam w tym mieście. Przeszczęśliwa nawet. Od rana mam dobry humor. Kogo spotkam na ulicy, śmieję się. I choćby deszcz z nieba luną, to i tak uśmiecham się. Tak piękna jesteś, Jolciu. Idziemy w teren.